Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym update'cie mojego projektu 24 na 2024. Jest to trzeci update, bo jeżeli oglądacie te filmiki, to wiecie, że nagrywam 4 update'y w roku, co 3 miesiące. Powiem Wam, że jeżeli mam póki co podsumować, to jestem całkiem z siebie, słuchajcie, zadowolona. No ale może przejdźmy od razu do rzeczy. I pierwsza rzecz, którą mam na liście i oczywiście już jest dawno zużyta, to odżywka do włosów z Sol de Janeiro, która w dalszym ciągu, słuchajcie, to opakowanie obłędnie pachnie. Ja uwielbiam ten zapach i jak oglądam gdzieś tam na filmikach, jak dziewczyny mówią, to nie, mój zapach nie podoba mi się, to sobie myślę, co z tobą jest nie tak. To znaczy nie ze mną, to z tą osobą. Uwielbiam zapach. Sama odżywka, już Wam mówiłam, nie była niczym nadzwyczajnym. Jest droga, ale być może jeszcze kiedyś do niej wrócę. No i druga to była ta odżywka Leave-In, którą zużyłam. To też ta z Sol de Janeiro. Tutaj miałam, słuchajcie, zepsute opakowanie. Dlatego, skąd to wiem? Ano stąd, że później kupiłam na rehabilitację drugą tą samą odżywkę. Mam ją jeszcze w użytku. I tam zupełnie inaczej ten atomizer działa, także tutaj po prostu miałam walnięte, przez co ja go sobie przelałam do innej buteleczki, już tamtą buteleczkę zużyłam, więc on jest całkowicie zużyty i o ile wcześniej mówiłam, że pewnie nie kupię, no to kupiłam po raz kolejny i myślę, że jeszcze nie raz do tego produktu wrócę. Produkt numer 3 jest także produktem zużytym, a mianowicie Aloes z Yumi, wielofunkcyjny żel aloesowy. Produkt, który miałam długo, 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 bo grubo ponad rok, bo Asia mi go przywiozła z Polski, jak byłam po drugiej operacji. Tak? Chyba tak. Tak, byłam po drugiej operacji, no wiecie, po tej mojej histerektomii. No i tutaj zużyłam w końcu ten aloes. Raczej używałam go jako podkład do olejowania i sprawdził mi się, no po prostu mi się sprawdził. Produkt numer 4 także jest produktem zużytym, a mianowicie było to serum z 10% niacynamidem z Rival de Loop Perfect Tone Vitamin B3 Drops. I słuchajcie, to było naprawdę fajne serum. Ono jest dostępne w szafach Rival de Loop w niemieckich Rossmannach. Tam są jeszcze chyba dwa inne. Jedno miałam, to było takie lawendowe, które też było całkiem fajne. I jeszcze jest chyba jakieś, jeżeli się nie mylę, tanie. Naprawdę, słuchajcie, bo to kosztuje, nie wiem, ze 3 euro. Więc tanie serum i z bardzo naturalnym składem. Moja skóra po tym serum, słuchajcie, była taka rozpromieniona następnego dnia, bo ja go na wieczór używałam. Naprawdę mogę Wam polecić. Co my mamy dalej? Kolejny produkt, który jest produktem zużytym, to płyn micelarny z Oriflame z tej serii Love Nature Soothing Micellar Water Dry Skin with Organic Oat and Goji Berry. Nie kupię ponownie. Co prawda zużyłam, ale zużyłam go do zmywania, wiecie, do mywania resztek tutaj na linii skalpu i tak dalej, bo nie mogłam używać do oczu, dlatego że niesamowicie oczy mnie po nim piekły, więc po prostu do niego nie wrócę, bo za tą cenę, ile on kosztuje, to ja sobie dorwę dużo większy i dużo fajniejszy produkt. Co my mamy dalej? Numer 6, produkt zużyty, a mianowicie był to mój filtr UV w sprayu z Garniera. Przez dłuższy czas u mnie stał, ale potem jak się za niego zabrałam i zaczęłam go używać regularnie, to dość szybko się skończył. No tutaj była też pojemność tylko 75 ml. Wiem, że kiedyś jedna z Was pisała, że jej ten produkt bieli. Mi nie bielił, słuchajcie, ja zawsze mocno wymieszałam, w sensie wstrząsłam i potem z odległości takiej mniej więcej pryskałam sobie na twarz i nic mi nie bieliło, nie miałam problemu, więc nie mogę się poskarżyć. Słuchajcie, produkt numer 7 to była mgiełka z Spa Moments z Ciena, która bardzo ładnie pachniała, to jakaś tam chyba limitowana edycja, bo ja nie widziałam, żeby to było w stałej sprzedaży. Zużyłam, była przyjemna i tyle. Produkt numer 8 to była nieszczęsna
mgiełka z Alverde, która po prostu śmierdziała niesamowicie. I tutaj wyjątkowo, słuchajcie, tak się zakręciłam, tak byłam zła na tą mgiełkę, że wyrzuciłam opakowanie po jej zużyciu, więc nie mogę go Wam wizualnie pokazać. Produktem numer 9 był zapach, właściwie to perfumy do włosów, które pachniały wanilią i zapach był przepiękny, ja uwielbiam wanilię. Też fajny, słuchajcie, był atomizer. Tu już nic nie leci, bo nic w środku nie ma. Czy kupię ponownie? Raczej nie. Raczej nie. Jeżeli dostanę, to zużyję, ale jeżeli miałabym kupić, to już nie. I 10 produkt i w sumie można powiedzieć, że pielęgnacyjny, na takim pograniczu pielęgnacji i jako ostatni, to był zapach Golden Decade z Zary. Bardzo ładny zapach. Podobno pachnie tak, podobno jest to zapach, który jest odpowiednikiem chyba YSL Libre, czy Libre, nie wiem jak się wymawia. Nie wiem, nie powiem Wam, mam co prawda miniaturkę, ale dla mnie ta miniaturka inaczej pachnie. Fajny był zapach, masywne szkło, bardzo ciężkie, ale powiem Wam, że na mnie ten zapach się niestety nie utrzymywał, dlatego nie kupiłabym ponownie. No i kolejny produkt jest produktem, który nie jest zużyty, a mianowicie jest to ten mały lakier z Claresy. Jak możecie zobaczyć, jego jest mniej więcej jeszcze tyle. Słuchajcie, bo nie chcę fokusować. O. Tutaj, gdzie ta przerwa jest widoczna, to tyle lakieru jeszcze mi zostało. Nie używałam teraz przez dłuższy czas, muszę się z powrotem za niego zabrać. To może uda mi się go do końca roku wykończyć. Produkt numer 12 jest produktem zużytym. To był puder do twarzy z Eveline Cosmetics z tej serii Varieté. Hydra Loose Powder Cooling and Blurring Effect Anti-Aging Formula with Niacinamide. Czyli po prostu puder do twarzy, który wzorowany był, tak to nazwę, wzorowany był pudrem z Becky, który właśnie taki chłodzący był. I podobnie jak wtedy z tą Becką miałam, że on chłodzący był tylko przez jakiś czas, a później jak przez dłuższy czas był otwarty, to ten efekt zanikał. Tutaj było podobnie. Ja miałam z tym pudrem trochę taką love-hate relationship, dlatego że raz go uwielbiałam, raz go nienawidziłam, ale koniec końców zużyłam. I zaraz następnym produktem jest też puder, który także zużyłam. To był z kolei taki korygujący puder z Lovely Sweet Illusion Color Correcting Loose Powder. I on był w takim różowym odcieniu. Ja go kiedyś kupiłam na jakiejś takiej wystawce, tam były różne, były też fioletowe, beżowe i Bóg wie co jeszcze. Ja lubię różowe pudry, więc ja go zużyłam, przeważnie używałam go do, właściwie na, pod oczy na korektor, ale też zdarzało mi się go używać na całą twarz. Natomiast nie wrócę kolejny raz, nawet jeżeli jest dostępny, bo to nie było nic szalonego. Produkt numer 14 to moje cienie z czego? Z Glam Shopu i jeden jest z Colourpop chyba, tak? Tak. Mowa tutaj o tych cieniach czterech. Tych dwóch nie liczę w to. No i powiem Wam, że od ostatniego update'u nie użyłam ani razu tych cieni, dlatego że używam teraz inne cienie. Natomiast powiem Wam szczerze, że pewnie nie skończę ich do końca roku. Myślę, że dwa, może trzy, ale nie wszystkie cztery. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy. Jeżeli nie zużyję, to nie zużyję. Zużyję w przyszłym roku w takim bądź razie. Choć był czas, że byłam święcie przekonana, że je zużyję, bo sięgałam po nie regularnie, ale teraz, jak mówię, sięgam po inny produkt, do którego później przejdziemy. Następny produkt, numer 15, to cień z Essence Melted Chrome Eyeshadow w odcieniu Warm Bronze i mi się wydaje, że tego cienia już nie ma, przynajmniej ja go nie widziałam w szafie Essence. Ja go też już trochę czasu mam, słuchajcie. On jest taki, wiecie co, kremowo-pudrowy bym powiedziała, bardzo mocno napigmentowany. I jak możecie zobaczyć, tutaj dosięgłam dęka, natomiast wiem, że go nie zużyję do końca roku, dlatego że aktualnie w ogóle po niego nie sięgam, niemalże go w ogóle nie używam. Tutaj ponownie, tak samo jak przy cieniach z paletki, po prostu
używam cały czas innego cienia, po którego sięgam zdecydowanie chętniej. No i takie są tego efekty. Co my mamy dalej? Produkt zużyty tym razem dla odmiany, czyli paletka Duo Holiday Skin Bronze and Glow z Catrice. I to była paletka, w której był tutaj bronzer, tutaj rozświetlacz. O ile bronzer zużyłam bardzo szybko, o tyle rozświetlacz, słuchajcie, myślałam, że się nigdy nie skończy. On był niesamowicie wydajny, ale był też bardzo, bardzo ładny. I nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do tej paletki wrócę. Co my mamy następne? Następny mamy produkt, słuchajcie, którego ani razu nie użyłam. No cóż, wstyd, bo jest to typowo letni odcień, no ale jest to mały na całe szczęście, bo zaledwie 3 gramy, róż z Fenty Beauty w odcieniu 02 Petal Poppin i jest to generalnie bardzo ładny odcień i w sumie powiem Wam, że jak będę się następnym razem malować, to powinnam go użyć, bo naprawdę nie użyłam go ani razu. No co Wam będę ściemniać? No nie użyłam po prostu ani razu. Więc dlatego też wiem, że chociażby już przez ten produkt bym poległa, jeżeli chodzi o ten projekt. Natomiast produkt, który prawie że już zużyłam, słuchajcie, i dzisiaj też mam go na policzkach, to jest Glowgasm Beauty Light Wand High Blush w odcieniu Peach Gasm z Charlotte. Uwielbiam, jak mówię, zostało mi już niewiele, bo to ja tu już naprawdę, słuchajcie, muszę go tak ozgniatać, żeby wydostawać jeszcze tą resztkę. No ale jest jeszcze w użytku i ubóstwiam. Przepiękny kolor. Mam różne inne, a powiem Wam, że potem sięgam najczęściej, co zresztą widać po jego zużyciu. Następny produkt jest też produktem płynnym i produktem zużytym. To był rozświetlacz z Catrice z serii disneyowskiej Villains sprzed, Boże, kilku lat. 4 lat bodajże. 3. Nieważne. W każdym razie to była Cruella Liquid Highlighter w odcieniu 020 Divine. I no jest to produkt, który ja zużyłam. Nawet jeżeli nie widać, bo on jest napompowany powietrzem, ale wierzcie mi na słowo, że o, że zużyty. Był bardzo ładny, natomiast w niektórych momentach, słuchajcie, on mi się trochę tak jakby kawalił, nie trzymał się dobrze tej skóry, więc nie wiem, czy to ze względu na jego wiek, że już był po prostu starszy, bo mam jeszcze jeden inny, którego bodajże użyłam tylko raz, czekajcie, też z Catrice. Tak, tylko raz użyłam, za którego też powinnam się kiedyś w końcu zabrać, no ale zobaczymy. Co my mamy dalej? Produkt numer 20, tak, to już 20. Jest to produkt, który jest niezużyty, ale który mam w użytku, a mianowicie z Rival de Lube. Była to limitowana edycja Glossy Flames i to jest Blurry Makeup Primer. Bardzo blurujący primer, muszę przyznać. Bardzo go lubię, jeżeli chcę, żeby moja skóra była wygładzona, ładnie wyglądała. Wszystko było zakamuflowane, w sensie jakieś delikatne pory, które mam, bo takowe też posiadam. To wtedy używam tego produktu. No i jak możecie zobaczyć, też już jest dobrze zużyty. Co jest fajne, on ma pompkę, słuchajcie. I ta pompka po prostu wszystko wybiera do góry. Także mi się ten produkt bardzo podoba, pomimo że ja relatywnie rzadko używam baz. Produkt numer 21. Oficjalnie był na początku to korektor od Charlotte Tilbury, natomiast korektor, którego ja bardzo nie lubiłam, on był dla mnie za jasny, za ciężki, więc wymieniłam go w poprzednim update'cie na cień kremowy z Charlotte Tilbury z tej serii Eyes to Mesmerize w odcieniu Pillow Talk. No i to jest właśnie cień, który ostatnio, za każdym razem, w każdym filmiku, jak jestem pomalowana, mam go na powiekach. Uwielbiam ten cień, słuchajcie. Ja go kupiłam jakoś w zeszłym roku. Całkiem możliwe, że już prawie rok temu. Albo i nawet rok temu. Nie wiem, kurde, nie pamiętam. W każdym razie bardzo dużo, możecie jeszcze bardziej Wam przybliżę, zobaczyć, bardzo dużo go zużyłam. I powiem Wam, że pomimo, że już go tam powiedzmy mam rok, czy koło roku, to on w dalszym ciągu jest kremowy, jest fantastyczny. Nawet dzisiaj mam go na powiekach. No po prostu uwielbiam, to jest taki mój kolor.
I tutaj na przykład jestem dobrej myśli, że uda mi się ten produkt do końca roku zużyć. Tym bardziej, że jak mówię, po prostu używam, nie używam żadnych innych cieni, tylko i wyłącznie jego. Chyba traktor przejechał. Tak, produkt numer 22, 23 i 24 to były podkłady kremy BB, jak zwał, tak zwał. I pierwszy był Origins, którego właśnie wykończyłam z bólem serca, dlatego że ja ten produkt uwielbiałam. No ale cóż, no w końcu trzeba było go wykończyć, pojemność 50 ml. To jest produkt, do którego na bank jeszcze kiedyś wrócę, bo jest idealny, jeżeli nie macie potrzeby nakładania podkładów takich, które Wam mocno coś będą ukrywać. Jeżeli macie ładną cerę, nie macie za dużo wyprysków, nie lubicie nakładać takiej mocnej tapety, to to będzie coś dla Was. Bo powiem Wam, że nawet jeżeli gdzieś przetrzecie, to tego nie będzie totalnie widać, a koloryt jest bardzo ładnie wyrównany. Później numer 23 to podkład z Kiko, który w dalszym ciągu nie jest zużyty. On jest dla mnie, pomimo że jest, on jest w odcieniu 01 i on jest dla mnie aktualnie to już w ogóle za jasny, więc będę go na późną jesień, początek zimy używać z nadzieją, że go zużyję, bo teoretycznie było tutaj oryginalnie 25 ml, teraz jest na pewno dużo mniej, bo no on trochę w dużej mierze jest zużyty, można powiedzieć, że zostało mi mniej więcej pół podkładu, więc powinnam go powiedzmy w 2 miesiące zużyć. No i ostatni produkt to BB krem z Paese z kwasem hialuronowym, który też już jest, pomimo że tego w ten sposób jakoś tak nie widać, on też już jest mocno zużyty. To jest produkt, który też jest aktualnie dla mnie za jasny, pomimo że wcale nie jest aż nie wiadomo jak jasny, możecie zobaczyć. On jest po prostu, nie na teraz, bo teraz byłoby bardzo dużą różnicę widać. No ale myślę, że spokojnie, nie wiem, z końcem września, początkiem października, jak już ten podkład skończę, czy nie podkład właściwie, tylko BB krem, to już będę mogła wrócić do tych dwóch gagatków i zacząć ich używać po to, żeby je zużyć. Czy je zużyję do końca roku, czy nie? Powiem Wam szczerze, że nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo po prostu wiem, że jak nie teraz, to najpóźniej do przyszłego lata, chciałam powiedzieć, nie, do przyszłej wiosny je zużyję i będę mogła się pozbyć opakowań. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Następny update i podsumowanie tak naprawdę pojawi się albo z końcem grudnia, albo na samym początku stycznia, żeby było fair, że miałam pełne 12 miesięcy na zużycie tych produktów, a nie, wiecie, tam o kilka dni mniej, bo to byłoby oszukane. Także tak, dzisiaj to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wasze osobiste projekty Wam idą, bo wiem, że niektóre z Was robią też sobie takie projekty same dla siebie. Jestem ciekawa Waszych postępów. Ja się teraz z Wami żegnam, zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.